Kasia, nie, 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 jako że ciągle każecie innym jeść ostre sosy, to mam taki inny pomysł, że po prostu zagramy w marynarzyk o jedną łyżeczkę sosu tabasco. Na trzy. Na to i wybrałam ciebie. Dobra. Bardzo dobrze, bo ona jest dobrym zawodnikiem. Podejmujesz wyzwanie, a tutaj widzę, że masz tutaj taki sosik. Czyli jedna łyżeczka tego sosu gramy na trzy. Ula, ty kurde już youtubersko poleciała. Bo my byśmy chcieli, żeby ktoś stąd wyjechał naprawdę na noszach. No! Się, Ula, czemu ja? My się lubimy przecież. Właśnie dlatego. Dawaj. Z takimi przyjaciółmi nie trzeba wrogów. Trzy, cztery. Czekaj, Ula! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uważaj go na sukę. Raz, dwa, trzy. BOOM! No niestety! Niestety, idziemy. Jest to. To jest ostry maniep się nazywa. Dobra, Ula. Ale wiesz, tak ostrożnie. Kleo, w tym czasie wyjaśnij nam, czym się różni ostre od pikantnego. Właściwie dla mnie to jest jedno i to samo chyba, wiesz? Dla mnie ostre to jest na przykład definicja ostre, to jest wtedy, kiedy na przykład poszedłeś na jedno piwo z kolegami, a wracasz po 9 godzinach pijany. To wtedy w domu masz ostro. Ej! Nie jedz z lodówki. Ej, ona jest ciemna, dobra, jedziesz, ale nie jedziesz aż tak dużo. To są twoje słowa. Wymyśliłaś się w kopalni. Nie jest tak dużo. Tylko żeby ci w aparat nie weszło. Bo wypalił blachę. Ten. Odrzucam. Ale lepiej to połknąć od razu? Czy... Nie, lepiej do buzi chyba. I wypluć. Nie ma wypłucia. To ja mam pomysł na drugi performance, chowamy mleko. Ho! Nie, chowaj mleko! Puknęłaś? Mam. Puknij, Ula! Puknij to! Jak jest? Nie, jak trzymasz buzi, to nie będzie palić, jeszcze bardziej miałaś puknąć. Jej oczy się nie zrobiły. Puknęłam. Tak? Ej, słuchajcie, ja jej kiedyś wrzuciłem pół takiej butelki do sosiku, ona se na pizzę zjadła, luz, zero, w ogóle... Nie, jest okej, okay. jest okej. Znaczy na razie powoli czuję, jak wzrasta mi temperatura ciała. No, robi się czerwona tu. Taki spalacz. Nie, to pryszcz. Nie! No dobra, to mamy. Tak? Myślę...